To nie był pan. Mamy największy klub w Radzie Miasta, a więc jakby naturalne, że też trzeci wynik na kandydata na prezydenta. Myślę, że mimo krótko prowadzonej kampanii, bo proszę zobaczyć, no, urzędujący prezydent Andrzej Pałucki tą kampanię, można powiedzieć, prowadził przez 4 lata, właściwie to przez 8. Pan prezydent elekt Marek Wojtkowski ogłosił się 3 lata temu jako kandydat na prezydenta. Ja ogłosiłem się jako kandydat na prezydenta dopiero w miesiącu czerwcu. Mimo tego też udało mi się zdobyć dobry wynik, ponad 7 tysięcy głosów, to myślę, że to też o czymś świadczy, także cieszę się z tego powodu. Jeżeli dzisiaj zostanę wybranym na funkcję przewodniczącego, zamierzam zaprosić do współpracy wszystkich radnych, którzy mam nadzieję będą chcieli pracować na rzecz rozwoju naszego miasta, bo jak pokazały te wybory, zmiany są konieczne. W Radzie Miasta, tak jak powiedziałem, uzyskaliśmy najlepszy wynik, duży dystans prezydenta elekta do obecnie urzędującego prezydenta również pokazuje na to, że mieszkańcy oczekiwali tych zmian i oczekiwali tego połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską programowo w Radzie Miasta właśnie na rzecz rozwoju naszego miasta, a więc to dzisiaj myślę, że się ziszcza staje, więc cieszę się z tego powodu, że tak rozpoczynamy tą kadencję, 7. kadencję samorządu. Dla mnie jest to, szanowny pani redaktor i szanowni państwo, 7. kadencja, czyli dość już od 90. roku. No, pierwsze wrażenia, po pierwsze chciałem pogratulować temu, który wygrał, bo nie byłbym tak długoletnim radnym, żeby nie pogratulować panu prezydentowi, elektowi, który to wygrał. I chciałem przy okazji też podziękować ustępującemu prezydentowi Andrzeju Pałuskiemu, który dla miasta Wrocławek bardzo, bardzo wiele zrobił. I moje takie wrażenie, chciałbym, żeby ta kadencja, 7. kadencja do miasta była spokojną kadencją i żebyśmy myśleli o rozwoju Wrocławka, a nie o polityce, którą żeśmy od czasu do czasu uprawiali w tej Radzie.